Cześć kochani, mamy już 29 dzień projektu Halloween. Ależ mi głupio mówić do was z takim ryjem, ale cóż, taka formuła, więc nie będę się wyłamywać póki co. Może jesteście tu nowi i nie wiecie, czym jest projekt Halloween. Otóż projekt Halloween to 31 dni października, kiedy to codziennie częstuję was jedną swoją charakteryzacją stworzoną specjalnie na tę okazję. Wszystkie te charakteryzacje maluję po raz pierwszy i powstają właściwie na waszych oczach. Przez cały ten czas mieliśmy 5 tematów przewodnich, które rozwijałam na 6 różnych sposobów. Aktualnie mamy temat po śmierci. Ponieważ Halloween już naprawdę bardzo blisko, postanowiłam pokazać wam dosyć prosty look, który tak naprawdę możecie stworzyć nawet w ostatniej chwili. Jest to postać zakonnicy demona z filmu Obecność 2. W moim przypadku wykonałam nos z wosku, ale jeśli tylko chcecie, możecie pominąć ten krok i będzie to naprawdę banalnie prosta charakteryzacja. Jeśli podoba wam się to, co robię, będzie mi bardzo miło, jeśli subskrybujecie mój kanał. W takim razie, żebyście mogli chwilkę odpocząć od tej pięknej facjaty, zaczynajmy malowanie. Dziś zaczniemy od zakrycia brwi. Często pytacie mnie, jak to robię, więc zacznę od takiego skróconego tutorialu. Są różne metody, ja najczęściej używam metody na klej. Zwykły, szkolny, nietoksyczny klej w sztywcie. Najpierw wczesuję go tak jakby pod włos, żeby wszystkie włoski zostały dokładnie pokryte i przykleiły się do siebie. Zanim klej zastygnie, wyczesuję dobrze nadmiar kleju i zaczesuję te włoski tak jakby troszeczkę do góry. Na to bezpośrednio ze sztyftu nakładam jeszcze jedną warstwę kleju, a kiedy on troszeczkę zaschnie, nakładam puder. Na tym etapie brwi są już dość gładkie i ładnie się będzie po nich malować, natomiast widać jeszcze strukturę włosów. Żeby całkiem się jej pozbyć, nakładam grubszą warstwę kleju szpatułką. I dobrze wygładzam. Jeśli nie macie szpatułki, dobrze sprawdzi się w tej roli druga strona pensety. Na koniec palcem zwilżonym w wodzie wygładzam powierzchnię. Kiedy klej podeschnie, dokładnie i obficie pudruję tak, żeby nic już nie zostało klejące. Nos wykonam z wosku do charakteryzacji, który na początek muszę dobrze ugnieść i rozmiękczyć. Wstępnie formuję go do nosa, przykładając, a następnie to miejsce smaruję mastiksem. Kiedy ten zacznie się kleić, przykładam wosk i rozcieram brzegi, żeby dobrze się przykleił. I zaczynam rzeźbić nos, głównie przez ugniatanie. Pamiętajcie, że wazelina tutaj bardzo pomoże, żeby wosk nie kleił się do palców. Oczywiście puder jest niezbędny. Białą farbę wodną od Diamond FX nakładam moim ulubionym do tego pędzlem kabuki na całą twarz i dekolt, ponieważ część ubrania też namaluję. Żeby przełamać trochę tę biel i nadać skórze struktury, nakładam szarą farbę porowatą gąbką. Może to być także mocno zniszczony pędzel. Ja dodatkowo jeszcze delikatnie stempluję pędzlem kabuki. Grafitowym cieniem mocno konturuję twarz, żeby policzki wyglądały na takie mocno zapadnięte. Konturuję także czoło, oczodoły, nos i wszystkie mocniejsze zmarszczki. Makijaż oczu nie jest może tutaj bardzo skomplikowany, ale i tak warto wykonać go z głową, tak żeby wyglądał dobrze i był trwały. Jako bazę używam kredki Jumbo Pencil z NYXa. Porządną warstwę nakładam dookoła oczu i rozcieram ją, żeby nie było wyraźnych krawędzi. Tak przygotowaną powierzchnię pokrywam czarnym cieniem, dodając jeszcze zmarszczki pod okiem i dookoła oczu. Ta demoniczna postać ma również w filmie widoczne takie żyłki czy też pęknięcia, które staram się dość wiernie odwzorować. Gąbeczką strukturalną przyczernię usta,
tak aby brzegi były bardzo, bardzo nierówne. Grafitowym i czarnym cieniem namaluję dosłownie kilka fałd na materiale okalającym szyję i dekolt. Założyłam oczywiście szkła, które robią ogromną różnicę. Są to soczewki Mini Sclera Dead White, które znajdziecie na i2i.pl i o mały włos zapomniałabym pomalować zęby. Użyję do tego lakieru do zębów z Kryolana. Muszę bardzo dokładnie osuszyć zęby. Ususzam też dziąsła, bo na nich też farba będzie się trzymać. Powiem Wam, że nie należy to do najprzyjemniejszych zabiegów, ale da się wytrzymać. No bo czego się nie robi dla efektu? Założę jeszcze nakrycie głowy, które było bardzo, bardzo improwizowane. Kawałek białego materiału i czarna chusta. I charakteryzacja gotowa. Mimo stosunkowo niewielkiego nakładu pracy, efekt jest moim zdaniem przerażający. Mam nadzieję, kochani, że widzimy się jutro. Koniecznie. Do zobaczenia.